Cześć, witajcie. Wiem, miało nie być już filmiku, już złożyłam życzenia i nawet mi się to udało za pierwszym razem bez powtórek i jakoś bardzo się nawet nie jąkałam. Także myślałam, że naprawdę już przed świętami nie zdążę i nie będę miała też już okazji filmiku nagrać, ale okazja się wydarzyła jednak, ponieważ skończyłam szybciej Reborn Emmy i tak pomyślałam, że kurczę, no zdjęcia widzieliście, ale na filmie nie widzieliście, dlatego ten filmik będzie w zasadzie poświęcony tylko jej i nie będzie jakiś bardzo długi, z racji tego, że tam już się z Wami i pożegnałam i życzyłam Wam wesołych świąt, nie tylko. Także tutaj dzisiaj tak naprawdę na szybko, w takiej fajnej zaraz atmosferze w ogóle, nawet jeszcze lepszej niż ostatnio, bo przy choineczce, chciałam Wam pokazać Reborn Emmy. Lala już jest gotowa i słuchajcie, ważna informacja, ona jest na sprzedaż, jest do adopcji, także uśmiecham się do Was szeroko. Zobaczcie, ma taką pogodną minkę i wypatruje swojej mamusi. Także jeżeli będziecie nią zainteresowani, jeżeli Wam wpadnie w oko tutaj na filmiku, czy na zdjęciach, na mojej stronie na Facebooku, to napiszcie do mnie i wszystkie informacje Wam podam. Tu na filmiku niestety nie powiem, jaka jest waga, natomiast powiem ważną rzecz, że ona nie jest mocno obciążona. To jest z racji tego, że nie robiłam tej lali na zamówienie i nie miałam tak jakby od góry powiedziane, że lala ma ważyć na przykład 4 czy 5 kilo. Postanowiłam ją zrobić po prostu po swojemu, podobnie jak i malowanie i włoski i całą resztę. Jedynie było głosowanie nad oczami i tutaj dziewczyny z tej grupy dla nastolatek zadecydowały, że oczka będą błękitne. Tak też zostanie, one są już wklejone, także nikt się nie zgłosił, kiedy pytałam, czy może mamusia jakaś będzie chciała sobie wybrać oczka między błękitnymi, a takimi brązowo-zielonymi. Nie było nikogo chętnego, dlatego została w takich. Mi się chyba jednak też bardziej podoba w tych błękitnych oczkach. Ale wracając do tego obciążenia, ona nie jest mocno obciążona. Słuchajcie, bez problemu ja ją podniosę. Znaczy tak, wiadomo, że sam kit sobie już jest ciężki, ponieważ ta lala jest po prostu duża. I tutaj jakby no pewnych rzeczy się nie przeskoczy, więc ja myślę, że spokojnie ona ma 3,5 kilo i to już z racji tego kitu robi, natomiast ani w brzuszku, ani w główce nie ma obciążenia. W zasadzie z dwóch powodów. Po pierwsze, wydaje mi się, że lale duże, które są mniej obciążone, układają się po prostu lepiej. Zwyczajnie po prostu jak jest bardzo obciążona ta lala, to ona się robi taka właśnie lejąca, tak jak powinien być niemowlak. Natomiast taka lala, wydaje mi się, że powinna sztywno trzymać sama głowę, sama powinna siedzieć wyprostowana, a nie właśnie jakaś taka ze względu na to obciążenie powyginana. Dlatego tego obciążenia nie ma ani w brzuszku, ani w główce. Natomiast jest napakowana na maksa, jeżeli chodzi o wypełnienie. Także jest go bardzo dużo, przez co jest taka dosyć sztywna i ubita. Więc tutaj możemy liczyć na to, że po czasie lala się tak szybko nam nie zbije. Wiadomo, że z biegiem czasu to na pewno trochę ta wadka się ubije, bo ona jest inaczej jak jest nowa, a inaczej jak już troszeczkę tam się uleży i będzie lala stawiana na przykład do zdjęcia czy sadzana, no to wtedy na pewno gdzieś tam się zapadnie tutaj i trzeba będzie to dopchać. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że jest to fajnie obciążone i to jest ten pierwszy powód. Zobaczcie, ona sobie siedzi samodzielnie, w ogóle zero problemu, jeżeli chodzi o ustawianie jej. Nie trzeba się jakoś mocno, gimnastykować, żeby ją usadzić, że tak powiem, bo wszystko jest tutaj lekkie, tutaj nie ma co ciągnąć w dół. No i drugi powód, dlaczego właśnie jest takie mniejsze obciążenie tej lali, to ze względu na ochronę jej winylowych części. Dzieje się tak, że jeżeli te kończyny dolne czy górne, czyli rączki czy nóżki są maksymalnie wypełnione obciążeniem, to ta ręka jest ciężka. Jeżeli ona jest wyrzeźbiona ze zgięciem, to po prostu to wszystko nam zwyczajnie ciąży w dół i powoduje, że ta ręka się tutaj otwiera, a nie powinno. I wtedy się zaczyna jakieś pękanie. No, dobry moment. Słuchajcie, muszę zastopować i zobaczyć, kto do mnie dzwoni. No, już jestem z powrotem. Akurat kurier przyjechał, słuchajcie, ze zwrotem mojej paczki, ponieważ trasa uległa zniszczeniu, dlatego tak... No, o tym za chwilkę opowiem. Wracając do Emmy, to i o tym obciążeniu, o którym mówiłam.
że właśnie z tego powodu ona nie jest jakoś mocno obciążona. Zarówno rączki, jak i nóżki. Wiadomo, że tego obciążenia tam troszeczkę trzeba wsypać, bo nawet watką się tak jakby nie dopcha do samego końca, a sypkie obciążenie tam dojdzie, dlatego później, kiedy ktoś nawet zgniecie tą lalkę, to jest jakieś zabezpieczenie, że jednak coś tam w środku jest i blokuje ten zgniot. Natomiast watka sama w sobie nam tego nie zablokuje. To tyle, jeżeli chodzi o obciążenie. Malowana bardzo dokładnie. Nie widać tego na pewno na tym filmiku, natomiast wszystko widać pięknie na zdjęciach, które mam na stronie, na Facebooku. Wejdźcie sobie, zobaczcie. Każdy szczególik. Ja tutaj mogę Wam pokazać, o, stłuczone kolanko na przykład. Mogę Wam pokazać, jak mi się uda tak wygiąć lalę, paznokietki, żyłki, stópki, kolor w ogóle. Zwróćcie sobie uwagę na kolor, bo to na pewno widać. Ona ma jasną karnację. O, i tu widać jej buzię. Czyli to w zasadzie, co na pewno Was bardzo interesuje. Trochę jej włosy wyszły, lecą jej na buzię, ale to nic. Włoski są ludzkie, są dosyć długie, dosyć gęste. Zobaczcie, że te kucyczki już są takie, nie, to nie są takie kiteczki, tylko całkiem fajny kucyk. O. Boki, czyli skronie, są szczepione w monorootingu, czyli pojedyncze włoski, natomiast reszta jest szczepiona precyzyjnie. Kwestia nazwy microrooting, czy szczepienie precyzyjne, ja tam, żeby się nie czepiać, mówię, że są po prostu szczepione precyzyjnie, czyli po 2-3 włoski w jedną dziurkę. I tak się nam Amy prezentuje. Powiem tak, że cena. Cena jest adekwatna do zużytych materiałów, do czasu poświęconego lali, do jej gabarytów, więc to trzeba mieć na uwadze. Aczkolwiek bym prosiła o rozmowy prywatne na temat ceny, bo tak. Myślę, że cena jest podana na stronie w sklepie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, nie chciałabym tutaj mówić o tych cenach, ale jeżeli kogoś interesuje konkretna cena lali, to zapraszam na mój sklep. Jest link pod filmem. Tam sobie można kliknąć, wejść i zobaczycie. Można też zakupić lalę przez sklep. Oczywiście będzie do niej rachuneczek czy fakturka, jeżeli sobie życzycie, ale to już są takie niuanse. My natomiast tutaj będziemy się tylko prezentować. Tak, rzęski są podkręcone. O, teraz się nam nieładnie odbijają w górę. Oczka akrylowe, przepiękne, to są moje ulubione oczka, ten rodzaj po prostu uwielbiam, one wyglądają tak naturalnie, naprawdę wydaje mi się, że jeżeli chodzi o szklane oczka i te oczy akrylowe, to ja zdecydowanie zawsze wybieram te, nawet moim klientom podpowiadam, że czasem szkoda przepłacać na tych oczkach szklanych, ponieważ one są jednak dmuchane ręcznie i te wzorki, które są na tych oczkach szklanych, są tak jakby sztucznie stworzone. Tutaj jest wydruk takiej źrenicy, jaka faktycznie, tęczówki. Takiej tęczówki, która faktycznie jest. To jest jakieś tam oko ludzkie, dlatego to wygląda bardzo naturalnie. Ten wydruk jest naprawdę wysokiej jakości. Zalane jest to pięknie akrylem i do tego uformowany jest właśnie ten wypukły kształt jak soczewka. Także oczka są piękne. Cała lala myślę, że się prezentuje super w takim świątecznym nastroju, w pięknej, kolorowej sukience. I tak właśnie to wygląda. Duża lala, piękna lala, także naprawdę polecam ją. No i chyba tyle. Myślę, że pokazałyśmy tu już wszystko, co? Pokazałyśmy wszystko. Fajna, taka naprawdę do przytulania i przede wszystkim nie za ciężka. To mi się wydaje, że jest jednak atut, że tutaj nie potrzeba tych dodatkowych kilogramów. Fajnie samodzielnie sobie siedzi, dużo butków jej pasuje, ubranek dużo jej pasuje, także można ją pięknie zestroić. Teraz nawet takie świąteczne ciuszki, tego jest tak dużo w sklepach, są takie cudowne te rzeczy, że naprawdę ona we wszystkim będzie świetnie wyglądać. Rozpuszczę Wam jeszcze kucyczki, chociaż ona tak przez cały właśnie weekend była, więc mogą się jej troszeczkę od tych kucyków te włoski odnieść. Ale chciałam Wam pokazać tą długość tych włosów. O, zobaczcie, one są, no tu już są takie rzadsze, nie? Ale tak spokojnie, o, do łopatek sięgają piękne, długie włoski. Na zdjęciach jest i we włosach rozpuszczonych, i właśnie w takich kucykach. Także tam też sobie możecie zobaczyć w galerii, w albumach. I
Nie ma tutaj jakichś też takich prześwitów. Naprawdę tych włosków jest dużo. Fajne fryzurki będzie można czesać. Także no myślę, że taka fajna, fajna lala. O, tak wygląda w rozpuszczonych włosach. No troszkę są odmięcione od tych kucyczków, ale to jest chyba naturalne. Za uszko można dać włoski. Zastanawiałam się nad grzywką, bo włoski są wszczepione jednak w tą stronę, więc spokojnie można i tą grzywkę zrobić i ona też się będzie pięknie układać, bo ten przedziałek jest tak jakby zrobiony przeze mnie. Nie jest tak wszczepiany włosek. Czyli w zasadzie każdą fryzurę tutaj można stworzyć. No, takie odmięcione od tych kucyków, tak jak mówiłam, ale widać długość. O. Widać długość i widać gęstość. Dobra, to by było myślę na tyle. Dzięki Wam, że oglądaliście ten filmik. Mam nadzieję, że lala się bardzo podobała, że docenicie też to, że jeszcze do Was na chwileczkę wpadłam. Dzisiaj jest ostatni dzień mojej pracy. Tak jak mówiłam wcześniej, sklep funkcjonuje bez zmian cały czas, bo ja nigdzie nie wyjeżdżam, ale od internetu, przede wszystkim od Facebooka, troszeczkę chciałam sobie zrobić przerwę i spędzić ten czas z rodziną, z dziećmi przede wszystkim, dlatego mogę być mniej aktywna, mogę odpowiadać z opóźnieniem, ale jestem tutaj, także można też przez sklep pytać, jeżeli jest coś takiego nagłego. No i tyle. No to teraz jeszcze raz, już tak bez szczegółów, nie wdając się w to wszystko, bo już ostatnim razem to robiłam, życzę Wam zdrowych i spokojnych świąt. Do zobaczenia w przyszłym roku. Bawcie się dobrze na Sylwestra, wyszalejcie się i widzimy się w styczniu. Być może już z kolejną lalą, tam w kolejce czeka Rebeka i myślę, że w styczniu już ją właśnie pokażę. Trzymajcie się cieplutko, pa, pa!